Gorąca dyskusja o przyjęciu uchodźców z Aleppo. Po prostu zamknijcie, jeżeli nie macie nic do powiedzenia. Ogólnopolska akcja liczenia bezdomnych. Ta liczba wahała się w granicach 950-980 osób. Oszukali skarb państwa na 56 milionów złotych. Wymierza mu karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Łukasz Kocur, zapraszam na informację Echo 24. Zawrzało dziś, proszę Państwa, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wrocławscy radni wydali bowiem ostateczną opinię w sprawie przyjęcia do stolicy Dolnego Śląska uchodźców z Syrii. Szczegóły w materiale Klaudii Nawrockiej. Po prostu zamilknijcie, jeżeli nie macie nic do powiedzenia. Za chwilę któryś z działaczy Platformy Obywatelskiej zacznie zapuszczać włosy, tak jak prezydent Karnowski. Wrocławscy radni nie dawali za wygraną. Nagle co, pojedziecie i uprowadzicie 10 dzieci stamtąd? No nie, nie ma możliwości takiej. Wy siebie słuchacie w ogóle? Wy słyszycie, co wy mówicie? A poszło o pomoc ofiarom konfliktu w Syrii. Projekt w sprawie przyjęcia do Wrocławia uchodźców z Aleppo zgłosiło 3 wrocławskich radnych z Platformy Obywatelskiej. Nie wnieśliśmy tego stanowiska jako Platforma Obywatelska, wnieśliśmy to stanowisko jako Granowska, Rybczak, Lorenc. Chodzi przede wszystkim, żeby przyjąć dzieci, które są chore na leczenie. Chodzi o opiekę medyczną, a pewnie później w kolejnych krokach przyjęcie tych ludzi, którzy tej pomocy potrzebują. My uważamy, że tego typu apele, tego typu stanowiska niewiele wnoszą do sprawy. My wczoraj zresztą zaproponowaliśmy jako radni Prawa i Sprawiedliwości konkretne rozwiązanie, czyli w taki sposób, w jaki wrocławianie mogą rzeczywiście pomóc. Radni Prawa i Sprawiedliwości sądzą, że miasto powinno finansowo wspierać ofiary wojny w Syrii. Tam, na miejscu. W ten sposób możemy pomóc większej liczbie osób, po prostu. Te pieniądze, które wydamy tam, mają większą wartość i większe znaczenie. Absurdem dla mnie jest to, żeby przekazać tam pieniądze, żeby budować szkoły, przedszkola. Czy fajnie się uczy, jak lecą bomby? Ostatecznie po burzliwej dyskusji większość wrocławskich radnych zagłosowała za przyjęciem mieszkańców Aleppo do Wrocławia. Taka decyzja nie może jednak zostać podjęta bez oficjalnej zgody polskiego rządu. Będziemy pewnie razem z innymi samorządami, skomunikujemy się, żeby przycisnąć, no mówiąc już tak kolokwialnie i wprost, przycisnąć rządzących, żeby wprowadziło szybką ścieżkę właśnie tego, żeby ci ludzie tu mogli przyjechać. 23 radnych głosowało za, a 14 przeciw przyjęciu rodzin z Aleppo do Wrocławia. Klaudia Nawrocka, Echo 24. Na sesji Rady Miejskiej dyskutowano również o możliwości finansowania zabiegów in vitro z budżetu miasta Wrocławia. Po długiej i burzliwej dyskusji radni zdecydowali, że projekt uchwały przygotowany przez radnych Nowoczesnej nie zostanie wprowadzony w życie. Z Piotrem Ule z Nowoczesnej tuż po głosowaniu rozmawiała nasza reporterka Beata Nowak. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta odbyło się głosowanie odnośnie ustawy o dofinansowanie in vitro dla par, które nie mogą mieć dzieci. Projekt ustawy przygotował klub radnych z ramienia Nowoczesnej. Przewodniczący Piotr Ule jest teraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, Piotr Ule, przewodniczący klubu radnych Nowoczesna. Tak, nasz projekt uchwały dzisiaj był głosowany na Radzie Miejskiej. Jak wyglądało głosowanie? Niestety głosowanie zakończyło się niepomyślnie, to znaczy projekt został odrzucony, było 20 głosów przeciw, 14 za, 2 osoby się wstrzymały. Jedna osoba była nieobecna, co też mnie trochę martwi, bo zapowiadała wcześniej pani radna Obara, że będzie głosowała i poprze ten projekt uchwały. Natomiast no, wyszła zaraz przed głosowaniem, nie rozumiem trochę tego, ale no trudno, nie zawsze wszystkie postępowania kolegów, koleżanek można zrozumieć. Ile czasu trwało debatowanie na ten temat? Ja nie liczyłem czasu, ale na pewno liczyłem argumenty. Było bardzo dużo różnych głosów w dyskusji. Ja się cieszę, że ze strony też klubu prezydenckiego ta dyskusja była merytoryczna, a nie emocjonalna. Natomiast no, oczywiście emocji też nie dało się uniknąć. Ja myślę, że to też jest pewna nauka. 75% Polaków uważa, że in vitro powinno być refundowane dla małżeństw. Natomiast głosowanie na sali sesyjnej rozkładało
odbywało się zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że kolejne wybory samorządowe powinny rozstrzygnąć to tak, aby jednak te poglądy Polaków wrocławian bardziej się przekładały właśnie na to, co dzieje się tutaj w Radzie Miejskiej. A najprostszym rozwiązaniem jest sprawić, żeby Klub Radnych Nowoczesnych nie liczył 6 radnych tak jak dzisiaj, tylko na przykład 18 albo 19, wtedy będziemy mieli samodzielną większość i na pewno tego typu projekty będą przechodziły. Także za Państwa pośrednictwem proszę wyborców, pamiętajcie o nas w 2018 roku, zajmiemy się tą sprawą i tego typu projekty będą przechodziły. A co to może oznaczać dla par, które miały skorzystać z dofinansowania, a niestety go nie dostaną? To jest niestety bardzo niedobre dla finansowanie. Dzisiaj, po tym, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości pozostawił te pary na lodzie, no niestety Wrocław nie uzyskał wystarczającej większości na Radzie, żeby im pomóc. Jest mi z tego powodu bardzo przykro. Musimy spotkać się, zrobić posiedzenie klubu, spotkać się z władzami partii, z naszą panią prezydent i musimy zastanowić się nad możliwymi dalszymi krokami, ponieważ na pewno sprawy tak nie zostawimy. No ale na pewno takim cenzusem będą wybory samorządowe w roku 2018 i liczę na to większa siła, którą będzie dysponowała Nowoczesna. Dziękuję bardzo. Moim rozmówcą był Piotr Ule, przewodniczący Klubu Radnych z ramienia Nowoczesnej. Jeszcze raz przypomnę, że projekt ustawy obejmował dofinansowanie in vitro dla par, które nie mogą mieć dzieci na lata 2017-2019. Trzy i pół roku więzienia dla kierującego gangiem paliwowym to najsurowsza kara w procesie dotyczącym jednego z wątków sprawy fikcyjnego obrotu paliwami na podstawie preparowanych faktur. Zdaniem prokuratury skala oszustwa była ogromna. Skarb Państwa stracić miał na tym co najmniej 56 milionów złotych. Szczegóły w relacji Mariana Maciejewskiego. Przed sądem stanęło 16 osób oskarżonych o fikcyjny obrót paliwami w latach 2000-2002. Ich łupem z tytułu uszczuplenia Skarbu Państwa miało paść co najmniej 56 milionów złotych. Część z oskarżonych została już prawomocnie skazana w innym procesie. Ten dotyczył oszustwa i poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Wszyscy utrzymywali, że są niewinni, ale sąd uniewinnił zaledwie jedną z oskarżonych osób. Uznał, że pozostałe tworzyły zorganizowaną grupę przestępczą, w której istniał podział na role. Kierującego grupą skazał na 3,5 roku więzienia, pozostałych na rok lub 2 lata w zawieszeniu. Zdaniem sądu w świetle przeprowadzonego postępowania dowodowego ustalony stan faktyczny ma swoje oparcie zarówno w dowodach bezpośrednich, jak i pośrednich. Dodatkowo sąd zakazał oskarżonym prowadzenia działalności gospodarczej o podobnym profilu na 2, a niektórym na 3 lata. Przez blisko godzinę sędzia uzasadniał wyrok, zastrzegając, że gdyby istniały nie dające się wyjaśnić wątpliwości, rozstrzygałby je na korzyść oskarżonych. Sąd pragnie zwrócić uwagę, że treść wyjaśnień oskarżonych ewoluowała z biegiem procesu i była systematycznie modyfikowana. Oskarżeni nie tylko odwoływali wcześniej wyjaśnienia, ale także pomawiali się. Podanie wielu sprzecznych ze sobą wersji wydarzeń rzuca już pierwszy cień na wiarygodność oskarżonych. W takich wypadkach żadne wyjaśnienia nie tylko nie mogą być pomijane czy lekceważone, lecz wręcz powinny być traktowane jako źródło informacji wymagających starannego rozważenia. Przy ocenie takiego dowodu należy być też mieć na uwadze osobowość tak pomawiającego, jak i osoby obciążanej takimi wyjaśnieniami. Każde pomówienie powinno być oceniane z maksymalną ostrożnością i krytycyzmem, z zachowaniem zasad logicznego rozumowania. Mimo że sprawa w sądach różnych instancji toczy się już 10 lat, wyrok nie jest prawomocny. W związku z tym, że śledztwo prowadziła prokuratura opolska, to ona będzie musiała podjąć decyzję, czy taki wyrok ją satysfakcjonuje. Nie jest też znane stanowisko oskarżonych. Większość na ogłoszenie wyroku nie przyszła. Dla Echo 24, Marian Maciejewski. W nocy ze środy na czwartek odpowiednie służby starały się ustalić, ile osób bezdomnych przebywa na terenie Wrocławia. Zbieranie danych na Dolnym Śląsku to element ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych, jakie polski rząd przeprowadza co 2 lata. W akcji wziął udział również nasz reporter Piotr Płachut. Pan Tadeusz od 45 lat mieszka na obrzeżach Wrocławia. Ja
jest jak jest, no bo ja sobie, no mam tam, no, węgla teraz jeszcze go dokupiłem, no jest jak jest, no. Mimo niskich temperatur, jakie obecnie panują na zewnątrz, pan Tadeusz twierdzi, że sobie radzi. Nie, to jest grudzień, styczeń, luty, te 3 miesiące. Najgorsze. Tak, a później to już jest, to jest moje sanatorium, to, bo ja muszę... I mam muszę kilka metrów zawsze zrobić, bo mi chirurg powiedział, bo inaczej to wózek mi czeka, nie? Pana Tadeusza odwiedziliśmy w ramach ogólnopolskiej akcji liczenia osób bezdomnych przeprowadzanej w nocy z 8 na 9 lutego. Będziemy penetrować miejsca niemieszkalne wraz z funkcjonariuszami policji, Straży Miejskiej Wrocławia po to, żeby dotrzeć do tych osób, starać się zbadać skalę bezdomności. Będziemy z tymi osobami wypełniać kwestionariusze i docierać do nich z realną pomocą. Mamy przygotowane takie śpiwory. Mogę panu to w tej chwili tutaj wręczyć i może okaże się być to pomocne. Także mam coś takiego dla pana, dobrze? Może pan dać. Proszę, zechce pan przyjąć. Proszę uprzejmie. Zawsze może się przydać. No. Dziękuję uprzejmie. Śpiwory nie były jedyną pomocą, jaką otrzymywali bezdomni. Młodu nie mam, nic nie mam. No to niech pan przyjedzie na zachodnią, pomożemy wyrobić na zachodnią? Dowód. Na zachodnią. Motkę Grażynkę tam mam. Jest, pani Grażynka cały czas. Miejsca odwiedzano na podstawie listy przygotowanej przez policję, Straż Miejską i pracowników socjalnych. Nie wszystkich udało się zastać w wyznaczonych miejscach. Mimo chęci służb nie każdy jest skłonny do współpracy. Aby otrzymać pomoc, trzeba spełniać kilka zasad i przestrzegać regulaminu, na przykład ogrzewalni. Przeważnie nie chcą na przykład pójść do placówki, bo uzależnienie jest silniejsze od chęci tego, żeby zmienić coś w swoim życiu. Tak? Czyli niedostosowanie się do rygorów, jakie panują w placówce, czyli zachowanie trzeźwości. Co niepokojące, liczba osób bezdomnych na terenie Wrocławia od kilku lat rośnie. Pierwszy spis, jaki robiliśmy w roku 2013, to było około 700 bodajże 50 osób bezdomnych przebywających na terenie gminy i to było też liczone w nocy. Rok 2015 to była tendencja wzrostowa o około 200 osób, czyli ta liczba wahała się w granicach 950-980 osób. Akcja poszukiwania osób bezdomnych zakończyła się rano, a dokładną ich liczbę poznamy w kolejną środę. Warto zaznaczyć, że w akcję poszukiwawczą na terenie naszego miasta zaangażowało się 10 ekip, w skład których wchodzili pracownicy MOPS-u, policji i strażnicy miejscy. Dla Echo 24 Piotr Błachut. Ministerstwo Zdrowia dofinansuje specjalistyczny sprzęt i zadba również o zwiększanie świadomości na temat cukrzycy. To wszystko we Wrocławskim Centrum Medycznym Dobrzyńska. O szczegółach akcji Patrycja Nawrocka. Cukrzyca epidemią XXI wieku. Według statystyk ponad 50 milionów osób w Europie choruje na cukrzycę. Dlatego ważne jest, aby regularnie się badać. Wrocławskie Centrum Medyczne Dobrzyńska zostało dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia w celu skutecznego leczenia i profilaktyki stopy cukrzycy. Gabinet zabiegowy zajmujący się leczeniem stopy cukrzycowej w Centrum Medycznym Dobrzyńska uzyskał status gabinetu referencyjnego dla województwa dolnośląskiego i został dofinansowany zakup sprzętu, wyposażenia przez Ministerstwo Zdrowia. Jesteśmy jedną z 8 tego typu placówek w Polsce. Na konferencji można było również posłuchać o innowacjach, takich jak leczenie komórkami macierzystymi czy zastosowanie komory hiperbarycznej w leczeniu cukrzycy. Dla Echo 24 Patrycja Nawrocka. Groźny wypadek na moście Krzywoustego we Wrocławiu. Dziś o godzinie 6.30 doszło do zderzenia 3 samochodów. Tym samym 3 osoby zostały poszkodowane, a następnie przewiezione do szpitala. Skutkiem wypadku były kilkugodzinne utrudnienia w ruchu w całej północno-wschodniej części Wrocławia. Wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej kierujący samochodem marki BMW jechał lewym pasem jezdni w kierunku Oleśnicy. W pewnym momencie ten pas się kończył. Kierujący na chwilę obecną niewyjaśnionych okoliczności uderzył w bariery, a następnie w 2 samochody, które jechały z przeciwnego kierunku od strony Oleśnicy, w stronę Wrocławia, w stronę miasta. Na skutek tego zdarzenia 3 osoby zostały przewiezione do szpitala. W każdym z tych samochodów jechała jedna osoba, czyli kierowca, więc
trzech kierowców trafiło do szpitala na badania. Tam lekarze ustalali dokładnie, jakie obrażenia doznali. Na miejscu zdarzenia, zanim te osoby zostały przewiezione do szpitala, były przytomne, były komunikatywne. Z uwagi na ten wypadek droga w tym miejscu była początkowo zablokowana, później policjanci udrożnili na tyle, że ruch odbywał się jednym pasem. No a po mniej więcej 2-3 godzinach ruch został już całkowicie w tym miejscu przywrócony. W poszczególnych dzielnicach Świdnicy od kilku lat organizowane są spotkania władz miasta, a także służb z mieszkańcami. W tym roku zaplanowano ich 5. W poniedziałek dyskutowano z mieszkańcami osiedla Zawiszów, natomiast w środę o swoich problemach i sugestiach mieli okazję porozmawiać mieszkańcy osiedla Młodych. Kolejne spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o mieście. Liczna grupa mieszkańców osiedla Młodych przyszła z nadzieją na rozwiązanie problemów i uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania. Jest problem, że dokończenie remontu chodnika przy ulicy Dąbrowskiego do końca, bo to trwa i trwa. Chciałem, żeby tu na osiedlu powstało więcej placu zabaw dla dzieci. Przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, czy na osiedlu Młodych będzie więcej miejsc parkingowych. Oświetlenie osiedlowe między uliczkami. Oczywiście należałoby też zadbać o estetykę. Na spotkaniu z mieszkańcami przedstawiono plany inwestycyjne oraz statystyki policyjne dotyczące osiedla. Był też czas na rozmowę z mieszkańcami. Kiedyś skończą się jazdy po chodnikach na ulicy Wróblewskiego 27-29. Odnośnie przebudowy domostu, będzie ten domost burzony. Wszystko jest fajnie. Czy miasto daje 100% gwarancję, że biblioteka tam będzie nadal? Mieszkańcy pytali również o parkingi czy monitoring na osiedlu. Poruszona została także kwestia zakłócania ciszy nocnej na ulicy Bema. Jednak najwięcej czasu poświęcono sprawie chodników, a właściwie braku ich remontu. Okazało się jednak, że problem jest bardziej złożony. No nie wszystkie chodniki są jakby własnością dzisiaj miasta. Prywatyzacja spowodowała, że w dużej części tych właścicieli jest wielu, między innymi kilka wspólnot czy też spółdzielnia. No dzisiaj chcemy jakby wyjąć taki wniosek, że żeby uporządkować sprawę chodników, no to musimy zastosować nowe rozwiązania. Czyli musimy uporządkować to, co w ramach prywatyzacji no niestety zostało podzielone nie do końca zgodnie z wolą dzisiaj mieszkańców. Kolejne spotkanie 6 marca o godzinie 17 w niepublicznej katolickiej szkole podstawowej przy ulicy Kraszowickiej 27. Wielu kibiców narzeka na jej poziom. Kiedy jednak jej nie ma, bardzo za nią tęsknią. Już w piątek rozgrywki wznawia piłkarska ekstraklasa, w ramach której w niedzielę Śląsk-Wrocław zagra w Płocku z miejscową Wisłą. Dziś na przedmeczowej konferencji na pytania dziennikarzy odpowiadali Łukasz Madej, a także trener Jan Urban. Jest za nami. Swoją drogę do pierwszej ósemki ekstraklasy piłkarze Śląska rozpoczynają meczem z Wisłą Płock. Trener Jan Urban ma już koncepcję na to spotkanie i wie, czego spodziewać się po niedzielnym rywalu. To zespół, który strzela dosyć dużo bramek na własnym boisku, ale również dużo traci. Tam bodajże bilans 4-2-4, to znaczy 4 zwycięstwa, 2 remisy, 4 porażki na własnym boisku. W wielu momentach było widać, że jednak wolą czekać na przeciwnika, mimo tego, że grają na własnym boisku, to nie rzucają się gdzieś agresywnym, wysokim pressingiem. Zmiana trenera spowodowała, że wszyscy zawodnicy zaczynają z czystą kartą. W pierwszym składzie najprawdopodobniej wystąpi Łukasz Madej. Pozostaje jedynie kwestia jego pozycji na boisku. Gdzieś w tym środku uważam, że gdybym przez całe życie, przez całą karierę, to uważam, że zrobiłbym gdzieś tam trochę lepiej bym jeszcze grał. I oczywiście ta dziesiątka była gdzieś tam optymalną, taką uważam, pozycją, gdzie ja byłem wychowywany jako gdzieś tam ten zawodnik grający z przodu, w środku pola, ale z przodu. A teraz no gdzieś tam w tych sparingach graliśmy na dwójkę ofensywnych środkowych pomocników, gdzie w defensywie troszeczkę ja miałem głębiej grać. Zobaczymy. Do niedzielnego spotkania obie drużyny podchodzą jako sąsiedzi w tabeli ekstraklasy. Wisła jest 11, Śląsk 12. Wygrana Wrocławian pozwoliłaby wyprzedzić rywali z Płocka. Początek spotkania w niedzielę o 15:30. Dla Echo 24 Joachim Tomczyk.
To wszystko w głównym wydaniu Informacji Echo24. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Już teraz również zapraszam na nasze kolejne serwisy informacyjne. Do zobaczenia.